skleszczała. Ciągnąc wodę ze studni, spostrzegłem, że na podwórku weszło około 8 więźniów w pasiakach, chcących się napić lub napełnić wodą swoje naczynia. Jednak z powodu zamieszania wiadro się rozlało. Wtedy więźniowie położyli się na śniegu i lizali rozlaną wodę. Podobna sytuacja powtórzyła się, gdy po raz drugi czerpałem wiadrem wodę. Nagle na podwórku zjawił się SS-man z psem, który leżących na śniegu i liżących wody więźniów przynaglał do wstania, a potem poszczuł ich psem, który zaczął ich szarpać zębami za pasiaki. Jednocześnie SS-man ten po niemiecku wymyślał mnie, a potem powiedział: ty pójdziesz z nami. Tłumaczyłem się: po co? Co ja zrobiłem? Wtedy wyszła z domu moja matka i zaczęła z nim rozmawiać, w wyniku czego odstąpił on od swojej decyzji, a więźniowie zaczęli odchodzić. Pamiętam również, że tuż przed naszym domem dwie osłabione więźniarki zostały w tyle. Wtedy starszą z nich SS-man zastrzelił, a młodszą, która zaczęła rozpaczać, parę kroków dalej też zastrzelił. Na podstawie tej sceny doszedłem do wniosku, że mogła być to matka z córką. Relacja Augustyna Lazara z Kleszczowa. Z przemarszu więźniów przez Kleszczów pamiętam, że gdy razem z ojcem jechałem na wozie z Żor, zobaczyliśmy przy Czerwonym Mostku grupę więźniów, przeważnie w pasiakach. Było ich dużo. Stanowili grupę mieszaną, jeśli chodzi o płeć. Utkwił mi w pamięci fakt zestrzelenia przez jednego z SS-manów dwóch więźniarek. Najpierw starszej, bardzo osłabionej, i drugiej, młodszej, którą pierwsza potrzebowała. Mimo, iż powiedziała mu, że jest jeszcze silna i może dalej iść, została przez tego SS-mana zastrzelona. Po uspokojeniu spłoszonego strzałami konia, jadąc dalej w kierunku domu w Kleszczowie, widziałem jeszcze zwłoki, których płci nie pamiętam. Zdarzenie to było w godzinach popołudniowych, około godziny 16. Pamiętam również pobyt w naszym domu dwóch kobiet, ponad tydzień. Przyprowadził ich Antoni Zegrocki. Wcześniej przebywały one u Wilhelma Skrobola w Żorach. Z fragmentów rozmów wiem, że wcześniej przebywały w jakimś więzieniu. Razem z nimi przez cały czas był mężczyzna w wieku ponad 50 lat. Relacja Franciszka Morasa z Kleszczowa. Maszerujące ulicą Pszczyńską grupy więźniów obserwowałem z domu rodzinnego. Widziałem osobiście kilka grup ubranych w pasiaki. Niektórzy z więźniów odziani byli kocami lub starymi kołdrami. Na nogach mieli drewniaki. Jeden raz obserwowałem ich z bliska, jadąc rowerem po zakupy. Widziałem wtedy przynajmniej kilka zwłok. Pamiętam, że jeden leżał w okolicy Skotnicy. Od mojego ojca Franciszka wiem, że jedną z członków grup więźniarskich stanowiły osoby ubrane po cywilnemu. Ojciec spotkał ich wczesnym rankiem, jadąc saniami po węgiel. Jeden z idących wtedy mężczyzn wskoczył do jego sań po około 500 metrach, konwojent na rowerze rozkazał temu więźniowi zejść. O jego dalszych losach nic nie wiemy. Relacja Józefa Kolarczyka z Żor, ówczesnego mieszkańca Kleszczowa. W godzinach przedpołudniowych, gdy moja matka poszła po zakupy do miasta, a ja sam przebywałem w domu, usłyszałem strzały i zobaczyłem, jak z kolumny na ulicy Pszczyńskiej został ściągnięty na pobocze jeden z uczestników marszu. Po przejściu kolumny biegłem w to miejsce i ujrzałem mężczyznę w wieku około 18 lat, ubranego w pasiak. Z opowiadań rodziców zapamiętałem, że na terenie Kleszczowa miało miejsce zdarzenie, które o mało co nie doprowadziło do śmierci mieszkankę starającą się podać wodę do picia jednej z uczestniczek marszu. Relacja Anieli Łakota z Kleszczowa. Grupę więźniów maszerujące ulicą Pszczyńską widziałam osobiście. W którymś dniu wieczorem, daty nie pamiętam, do naszego domu, rodzice Zuzanna i Jan Lazarowie, zapukały dwie kobiety. Starsza, około 40-letnia, i młodsza, 18-letnia Zofia. Poprosiły o nocleg, gdyż w lasach pszczyńskich odłączyły się od kolumny. Mówiły, że prosiły już o pomoc w innych domach, lecz jej nie otrzymały. Ojciec wahał się, ale przyjął je z zamiarem tylko na jedną noc. Były jednak w naszym domu około tygodnia, gdyż starsza z nich, płacząc, wybłagała to u matki. Kobiety te nie były ubrane w obozowe pasiaki, lecz w cywilne, mocno podniszczone kobiece ubrania i opatulone w chusty. Pamiętam, jak mówiły, że obydwie pochodzą z Sosnowca. Spały w kuchni na słomie. Kiedy odeszły z naszego domu, nie wiem. Z relacji rodziców zapamiętałam, że jeśli przeżyją wojnę, to miały się skontaktować z naszym domem. Nie dały jednak żadnego znaku życia przez cały okres powojenny. Relacja Sylwestra Śniegonia z Kleszczowa. W sprawie przemarszu więźniów oświęcimskich pamiętam, że gdy wracałem z dworca kolejowego w Żorach ścieżką wzdłuż torów kolejowych i dochodziłem do ulicy Pszczyńskiej, zobaczyłam kolumnę idących więźniów pilnowanych przez SS-manów z psami. Na Czerwonym Moście zaskoczył mnie widok SS-mana strzelającego do jednej z więźniarek, którą potem strącił nogą na pomocze. Później kopnął również dwie miski leżące obok niej. Idąc dalej, po drugiej stronie drogi, przy stawie zobaczyłam leżące zwłoki zabitego więźnia, ubranego w łachmanę z pasiaka. Mocno przestraszony wróciłam do domu i rozmawiałam o tym z rodzicami. Z zapowiadania ojca dowiedziałem się, że gdy na saniach przejeżdżał obok kolumny, jeden z konwojentów pozwolił mu podwieźć osłabioną więźniarkę do torów kolejowych do śródmieścia Żory. Wiadomo mi również, że po przemarszu więźniarskich kolumn zwłoki zabitych z terenu Kleszczowa zwożono konni Pawła Łakoty, który był wtedy sołtysem. Pomagał mu w tym parobek z gospodarstwa Emila Marcisza, o nieznanym nazwisku, pochodzący prawdopodobnie z Zagłębia. Relacja Agnieszki Karwot-Szyb. 6 lipca 1943 roku mój mąż Maksymilian został wywieziony do Oświęcimia, numer obozowy 127846. Dlatego obserwowałam marsz więźniów przeżył, gdyż przypuszczałam, że może on być wśród nich. Nawet jechałam rowerem do Kościoła, lecz gdy zobaczyłam przy mostku zwłoki trzech więźniów, zawróciłam z powrotem. Z przemarszu więźniów przez Żory pamiętam jeszcze, że moja siostra Gertruda Tatarczyk, która służyła u doktora Bronisława i Gertrudy Karolczaków, powiedziała mi, że doktorstwo, którzy mieszkali u Wróblewskich na rogu ulicy Moniuszki, ukrywali i uratowali dwie Żydówki, zbiegłe z transportu. Po wojnie i po powrocie męża dowiedziałam się od niego, że w czasie ewakuacji szedł trasą przez Studzionkę. Relacja Antoniego Wieczorka z Żor. Mieszkaliśmy niedaleko ulicy Pszczyńskiej. Matka wysłała mnie z bańką po mleko. Wracając do domu, widziałem z bliska grupę wycieńczonych, słaniających się więźniów. Obok gajdów, przed stawem, dwóch więźniów wyprowadziło na pobocze słaniającą się osobę, której płci nie potrafię określić. Przy rowie na poboczu SS-man zastrzelił osobę, a ci dwaj wrócili do grupy. Było to rano. Panował siarczysty mróz. Mleko zamarzło mi w bańce. Relacja Róży Pepek z Żor. Moja matka Katarzyna widziała, jak więźniowie szli ulicą Pszczyńską. Mieszkaliśmy wtedy na Zostawiu, skąd do tej ulicy prowadziła ścieżka obok domu Fryszów. Pod wieczór matka zbliżyła się do drogi, by podać przechodzącym więźniom chleb. SS-man popchnął ją wtedy do rowu i tam musiała leżeć, nie ruszając się. Zdążyła jednak rzucić chleb na środek drogi i widziała, jak więźniowie podnieśli go. Widząc ją w rowie, jeden z więźniów rzucił koc, którym się okryła. Leżąc tam, widziała, jak SS-mani strzelali do więźniów, a towarzyszące im psy ściągały zabitych do rowu. Relacja Magdaleny Weber-Jor. W dniu, w którym zetknęłam się z ewakuowanymi więźniami, byłam do południa na nauce w szkole. W południe wróciłam do domu, nie zastając w nim ojca ani matki. Być może po raz pierwszy ujrzałam więźniów podczas pobytu w szkole, względnie w czasie powrotu z niej do domu. Doskonale natomiast pamiętam chwilę, gdy po powrocie ze szkoły znajdowałam się sama w domu, a po bliską ulicę Pszczyńską przechodzili więźniowie. Wiedziona współczuciem dla nich, postanowiłam im nieco pomóc, podobnie jak czynili to mieszkańcy sąsiednich domów. Pośpieszyłam z domu na ulicę Pszczyńską, niosąc wiadro pełne wody i sporo chleba. Gdy znalazłam się na ulicy, ujrzałam przybliżających się do mnie kilku więźniów w bardzo obszarpanym odzieniu i nogach poowijanych szmatami. Najwyraźniej przybliżali się z zamiarem napicia się wody i odebrania chleba. Jednocześnie podszedł do mnie jeden z konwojentów SS-manów, wydarł mi z rąk wiadro i z rozmachem odrzucił je na bok. Chleb wypadł mi z rąk. Towarzyszący konwojentowi pies rzucił się na mnie i wspiął od tyłu na moje barki. Przerażona uciekłam na przydomową parcelę. Relacja Haliny Pawlas z Żor. W godzinach przedpołudniowych dowiedziałam się od sąsiadów, że obecną ulicę Męczenników Oświęcimskich idą więźniowie. Pobiegłam więc w kierunku tej ulicy i stanęłam na rogu obok zakładu fryzjerskiego. Zauważyłam dużo zgromadzonych już w tym miejscu ludzi, wśród których byli miejscowi Niemcy, plujący i głośno wyzywający Hitlera. Dziwili się jednak, jak można ludzi idących drogą doprowadzić do takiego stanu. W tym czasie drogą szli mężczyźni ubrani w obozowe pasiaki. Niektórzy z nich ramiona okryte mieli podartymi kocami i trepki na nogach, a stopy owinięte szmatami lub gazetami. Więźniowie szli w szeregu po 5 lub więcej. Osłabionych z prawej i lewej strony podtrzymywali inni. Wszyscy byli bardzo wychudzeni. Wyglądali jak szkielety obciągnięte skórą. Zapadnięte oczodoły i cienkie szyje oraz chude łydki, które było widać spod przykrótkich i postrzępionych spodni. Po bokach więźniarskiej kolumny szli umundurowani konwojenci z psami. W rękach mieli pejcze i bijąc nimi więźniów cały czas wołali „Los, los, vorwärts”. Po niecałej godzinie wróciłam do domu. Relacja Heleny Jagielskiej z Żor. W cierzbie ludzi przyglądających się więźniom znalazła się także żona byłego niemieckiego burmistrza. Widok zmaltretowanych ludzi wzbudził w niej ogromną litość. Nie zastanawiając się długo, pobiegła do domu i natychmiast wróciła, niosąc wiadro z gorącą herbatą i parę kubków. Widząc to, jeden z SS-manów doskoczył do niej, wyrwał z rąk wiadro i gorącą herbatę wylał na maszerujących więźniów. Nastąpił moment konsternacji. Burmistrzowa krzyknęła tylko „Was für Schwein” i popatrzyła ze współczuciem na oddalającą się kolumnę. Relacja Stefanii Chmielewskiej z domu Wydra z Żor. Stałam jak skamieniała godzinami przed szpitalem, patrząc na te bez nadziei, puste oczy przesuwających się ludzkich cieni. Było tak cicho, że słyszałam jedynie stuk drewniaków o kociołby ulicy, obecnie noszącej nazwę Męczenników Oświęcimskich. Na chodnikach stało masę ludzi, w tym również miejscowych Niemców, którzy chyba dopiero teraz uwierzyli w Oświęcim. Po obu stronach pochodu, w pewnych odległościach, szli SS-mani z psami na smyczy i karabinami. Nawet dziś jeszcze nie umiem opisać tego, co wówczas przeżywałam. Wiem, że nie mogłam przez kilka dni spać ani jeść. Relacja Stefanii Morgały z Żor. Do dziś pamiętam przywóz więźniów zabitych w Żorach i pogrzebanych pod płotem naszego cmentarza. Byłam świadkiem tego wydarzenia. Nie pamiętam, z kim szłam drogą na cmentarz, ale było to rano i na śniegu zauważyłam krople krwi. Podniosłam głowę. Przed nami jechał wóz, na którym bezładnie rzucone leżały zwłoki, jeszcze krwawiące. Wóz zjechał od prawej strony głównego wejścia wzdłuż płotu, po zewnętrznej stronie cmentarza. Był tam wykopany duży dół, w którym leżały zwłoki. Te przywiezione rzucano bezładnie do dołu, nie bacząc jak się układają i przysypywano wapnem chlorowanym. Widziałam to z bliska. Jednym z wykonujących tę czynność był grabarz żorski o nazwisku Kuczka, mieszkający na Kleszczówce. Dyskretnie prosiłam go, żeby odpisał numery więźniów, ale na drugi dzień powiedział mi, że nie mógł tego zrobić, bo był za mocno pilnowany. Relacja Stanisława Fizji z Rogoźni. Miałem wtedy niespełna 17 lat. Widziałem z rodzeństwem i matką bardzo liczne szeregi więźniów konwojowanych przez Niemców z psami. Szli od godziny 14 lub 13 do samego wieczora. Jeden SS-man chciał od matki mleka, niby dla więźniów, a potem nakarmił nim psy. Obok naszego domu leżały 4 zabite więźniarki. Wcześniej rano na drugi dzień, gdy ludzie szli do kościoła, powiedzieli nam, że jedna jeszcze żyje i się rusza. Próbowaliśmy dać jej kawę, ale nie reagowała. Załadowaliśmy ją na furmankę i Bóg Wincenty zawiózł ją do żorskiego szpitala. Nic nie wiemy o jej dalszym losie. Relacja Gertrudy Pyki z Rogoźnej. Byłam świadkiem przemarszu więźniów przez Rogoźną. Wraz z matką wracałam. Nie pamiętam skąd i zapamiętałam wycieńczone więźniarki proszące o picie. Pani Otylia Pawlas wyniosła konewkę z wodą. Jedna z więźniarek, na wpół siedząc, oparta o drzewo, piła bezpośrednio z podniesionej konewki. Zapamiętałam, jak wtedy jeden z nadzorców wjechał na rowerze w jej krocze, wrzeszcząc na nią i na nas. Weszliśmy do domu Fiziów. Tam, patrząc przez okno, widziałam strzelającego do więźniarki Niemca. Do dzisiaj pamiętam osuwające się ciało tej więźniarki. Na drugi dzień rano ta sama więźniarka jeszcze żyła. Osobiście zapamiętałam jej słowa wypowiedziane w języku polskim. Podnieście mnie. Tą więźniarkę Bóg zawiózł furmanką do żorskiego szpitala. Relacja Anastazji Buch z Rogoźnej. W styczniu 1945 roku mieszkałam w Rogoźnej z mężem Wincentym. Wyszłam za niego za mąż w 1930 roku. Po przemarszu więźniów mąż dostał polecenie zebrania zwłok poległych więźniów i zawiezienia ich do roju. Z jego opowiadań pamiętam, że wiózł 6 zwłok, a przy Fiziach natknął się na żyjącą jeszcze więźniarkę. Po zawiezieniu zwłok do roju wrócił się poranną i na furmance zawiózł ją do szpitala w Żorach. Tam nie chcieli jej przyjąć, bo nie miała żadnego dokumentu. Wtedy udał się do magistratu i urzędnik, prawdopodobnie o nazwisku Urban, zdenerwował się i poszedł razem z nim do szpitala. Po jego interwencji została do szpitala przyjęta i leżała na tak zwanym Hinterhausie. O jej dalszym losie nie mogę nic więcej powiedzieć. Relacja Rozali Muras z Kleszczowa, były mieszkanki Rogoźnej. Wracając ze szkoły widziałam zwłoki 4 zastrzelonych osób, które leżały po prawej stronie ulicy Wodzisławskiej, rogu ulicy Łunkowej. Ofiary leżały po 2 niedaleko od siebie. Wszystkie były kobietami. Jedna z nich była bardzo młoda, około 18 lat. Czy była w pasiaku, nie pamiętam, ale wiem, że miała na sobie granatowy płaszcz. Utkwiło mi w pamięci, że była bardzo ładna, z ciemnymi, krótkimi i kręconymi włosami. Chyba strzelono jej w głowę, bo w uchu i jego okolicy widziałam zakrzepłą krew. W późniejszym czasie moja matka Łucja opowiadała mi, że jeden z SS-manów groził jej zastrzeleniem, jeśli będzie się przypatrywać idącym więźniom. Relacja Kazimierza Kajzera, więźnia. Rano nasza kolumna została zatrzymana przed jakimś folwarkiem i zostaliśmy umieszczeni w dużej stodole. Po jednej stronie byli więźniowie w pasiakach, a po drugiej nasza grupa. W ciągu dnia zorientowałem się, że więźniowie w pasiakach są narodowości żydowskiej, gdyż mieli na piersi gwiazdę. Podczas postoju otrzymywaliśmy tylko czarną kawę. Wieczorem, około godziny 20, wśród ciemności wyprowadzono ze stodoły najpierw naszą kolumnę, a za nami więźniów. Szliśmy więc tej nocy jako pierwsi. Przypuszczalnie Niemcom chodziło o to, byśmy nie byli świadkami po rozstrzeliwania więźniów w pasiakach. Przez całonocny marsz słyszałem w różnych odstępach czasu częste strzały z tyłu kolumny. Prawdopodobnie w tym czasie byli rozstrzeliwani idący za nami więźniowie. Bronisława Macner. Jestem Bronka. Nie poznajecie mnie? Takie zdanie wykrzyczane z szeregów wlekących się z wycieńczenia więźniów, obecną ulicą Męczenników Oświęcimskich w okolicy dzisiejszego Miejskiego Ośrodka Kultury. Pamiętam do dziś, obserwująca maszerujących więźniów mieszkanka naszego miasta. Niektórzy starsi mieszkańcy Żor zapewne pamiętają, że w okresie przedwojennym w jednym z budynków tzw. Małego Rynku przy ulicy Szerokiej mieszkała żydowska rodzina Macnerów. Ojciec zajmował się handlem skórami zwierzęcymi. Ta wielodzietna rodzina utrzymywała wiele przyjaznych kontaktów z sąsiadami, szczególnie z polowskimi. Bronisława Macner, urodzona w 1922 roku, była koleżanką pani Marii Białeckiej z domu Palowski. Jak większość Żydów na początku wojny, niektórzy członkowie tej rodziny opuścili nasze miasto. Reszta rodziny dwukrotnie ewakuowała się z Żor, przeżywając swoistą rozpacz. Opuścili na stałe nasze miasto prawdopodobnie w 1941 roku. Jakie były ich dalsze koleje losu, nie potrafimy dokładnie określić. Ale dziś wiemy, że 23-letniej Bronisławie Macner, jako więźniarce oświęcimskiej, dane było wrócić do Żor w straszliwych warunkach ewakuacyjnego marszu. Możemy sobie jedynie wyobrazić jej swoistą tragedię życiową, jak idzie kilkadziesiąt metrów obok domu, w którym sporo lat mieszkała. Krzyczy do byłych współmieszkańców, lecz nikt nie jest w stanie jej pomóc. Czy jest ktoś w stanie powiedzieć cokolwiek o jej dalszym losie? Czy przetrwała nieludzkie warunki marszu śmierci i przeżyła?